chyba organizacja Heilig powinna jakąś bombonierkę kupić Amadeuszowi Ferrariemu za tą wczorajszą sytuację. No to nie była jego wina, ale jednak to takie wyświetlenia przed galą zrobiło, że na pewno też zainteresowało to, tą widownię tym wydarzeniem. No, jakąś bombonierkę, tak, albo sam sobie może kupić, nie? No, albo tamtemu, nie? Gościowi, co kurwa zrobił potem im wywiady takie, że wykładzina była za mała. No nie, no kurwa, żyjemy w świecie internetu teraz i se zamiast przed kurwa wywiadami ich na chwilę odpalić tą kamerę, zobaczyć, czy on tam dostał na ryj, czy nie. To kurwa potem pierdoli, że wykładzina. No ja jakby Amadeusza nie lubię. Była śliska i się potknął, a potem, że była szorstka i się na twarzy. Ja Amadeusza jakby nie lubię, ale umiem się stawiać obok, odciąć te emocje i obiektywnie podejść do zdarzeń, bo często tak robię nawet do swoich sytuacji, że staję obok i oceniam sam siebie. No to fajnie, słusznie, zajebał. Czyli tutaj akurat jesteś za nim, no nie? No bo... Znaczy nie jestem za nim, tylko uważam, że dobrze, że mu wyjebał, tamten go zaatakował, tak. Ten mu wypierdolił lepa i chłopat, kurwa. I potem jeszcze pierdoli farmazony takie na kamerę. No nie wiem.